Nie mówimy o Brunie. Nie. Nie mówimy o Brunie. Bo! Mówimy o Mirabel. Mirabel i jej magicznej mocy. Jej! Tak wiem, możecie mi powiedzieć, ale Maru, ona nie ma mocy. Odmawiam. Tak, po prostu odmawiam. A dlaczego? Bo po internecie krąży co najmniej kilka teorii na jej temat i ja mam zamiar się do tego dołożyć. Ale opowiedzmy sobie pokrótce najpierw może o Encanto, bo jeśli do tej pory nie obejrzeliście tego filmu, a na waszej tablicy polecanych wszędzie jest tańczący gość od szczurów i ludzie, którzy uważają go za hot, to albo obejrzycie Encanto teraz, w tym momencie, albo dopiero za kilka lat, kiedy usiądziecie do starych filmów Disneya. Tylko że wtedy ominą was memy, a ja na to nie pozwalam. Akcja Encanto kręci się wokół rodziny Madrigal. Rodziny magicznej, gdzie każdy w pewnym momencie swojego życia obdarzony zostaje jakąś mocą. Może to być w sumie wszystko, od super siły do podsłuchiwania tego, co twój crushy robi po nocy. That's creepy, but okay. Rodzina Madrigal jest tak magiczna, że ma nawet własny dom rodem z pięknej bestii, tylko że meble nie mówią. Ma magiczne pokoje z magicznymi drzwiami i magicznego wujka, który żyje w ścianach. Magia wzięła się z poświęcenia życia męża Abueli, czyli babci, który oddał się Nike. Nie teraz. Dziękuję. Magia wzięła się z poświęcenia życia męża Abueli, czyli babci, który oddał się w ręce złoczyńców, by ci zostawili jego żonę, dzieci i znajomych w spokoju. Wtedy właśnie powstała magiczna świeczka, magiczny dom. Jak jeszcze raz powiem magiczny, to chyba się pożygam. Główną bohaterką całej historii jest Mirabel, która jako jedyna nie dostała żadnej mocy, przez co jest odtrącana przez swoją babcię i częściowo przez resztę rodziny. Czy jednak na pewno Mirabel jest zwyczajna? W ciągu całego filmu nie tylko ratuje cały swój dom i świeczkę od całkowitego rozpadu, ale też własną rodzinę, w której Abueli siadło na mózg od władzy. Junia, jesteś pijana władzą. Dobra, spokój, wszyscy wiedzą. Junia, jesteś pijana władzą. Przez to właśnie powstała teoria, że Mirabel jest przedłużeniem mocy świeczki. Kimś, kto ma przynieść nadzieję rodzinie, co potwierdza chociażby fakt, że kiedy każdy w swoich ubraniach ma jakiś motyw związany ze swoim darem, Mirabel ma na swojej bluzce motyla, który pojawia się zawsze jako ucieleśnienie mocy świecy, no jest nawet na niej wyryty. Ja uważam raczej, że Mirabel nie jest o tyle ucieleśnieniem świecy, co następną nestorką rodu. Abuela się starzeje, a z racji tego, że jest pierwszą opiekunką świecy, to nie wiadomo było, jak będzie można wybrać następną. Potwierdza tę teorię to, że sama Abuela także nie ma mocy. Miała w końcu skupiać się na wspieraniu innych, którzy je mają, co zatracała starzejąc się i zapominając o więziach rodzinnych. Drugą teorią, jednak tym razem moją własną, jest raczej coś innego. Rzeczy, które dzieją się przy śpiewaniu. Tak, wiem, to bardzo disneyowskie, że piosenki mają swoje teledyski, ale wysłuchajcie mnie. W tym filmie nie w każdej piosence dzieje się coś dziwnego. Tak naprawdę z kilku piosenek coś magicznego, dziwnego dzieje się głównie w solo piosence Mirabel o jej przeżyciach. Pojawia się złoty kolor, który kojarzony jest w filmie z magią i nagle czas spowalnia. Mirabel śpiewa o tym, jak się czuje, podczas gdy inne postacie są jakby zamrożone w czasie. Czy to rodzaj teledysku, który miałby ucieszyć widza? Czy może faktycznie czas spowalnia, a Mirabel jest w stanie poruszać się jak chce, szczególnie że na samym końcu okazuje się, że nie było to wyobrażenie i bohaterka faktycznie znajduje się tam, gdzie na końcu piosenki była. Czyli nie tylko jest to zwizualizowana rzecz w jej głowie, ale faktycznie przeszła między wszystkimi gośćmi niezauważona. Kolejnym z argumentów za tą teorią może być też piosenka Presja, w której Mirabel faktycznie zdaje się przerażona ewentualnym upadkiem, chodzeniem po linie czy wyobrażonymi przeciwnikami. Czy empatia i wyobraźnia Mirabel dają jej chwilową możliwość otoczenia się magią, zmiany przestrzeni i czasu? Tak samo działo się też w Nie mówimy o Brunie. Nie mówimy o Brunie. Gdy bohaterka przeniosła się w czasy ślubu, o którym mówiła Pepa i jej mąż. To tłumaczyłoby też, dlaczego nie było żadnych takich efektów przy piosenkach Rodzina Madrigal czy Chcieć znaczy móc. Rodzina Madrigal to utwór, w którym Mirabel nie zamierzała opowiedzieć o jakichkolwiek uczuciach, tylko wytłumaczyć, kto jaką ma moc. Mogła to pokazać bez zmieniania przestrzeni, czasu i w ogóle wszystkiego w żaden sposób. Wystarczyło po prostu wskazać daną osobę i powiedzieć: to jest ktoś tam, umie coś tam. W Chcieć znaczy móc natomiast mogły stać się dwie rzeczy. Po pierwsze,
Mirabel mogła dać Izabeli wypowiedzieć się w taki sposób, w jaki ona chciała, nie udziwniając w żaden sposób piosenki. A po drugie, Mirabel skrycie delikatnie zazdrości Izabeli, podziwia jej umiejętności, przez co też nieświadomie mogła skryć bardziej własne. W pewnym momencie wpadłam też na pomysł, że teoretycznie mamy porównanie między tym, jak Antonio dostaje swój dar, a jak robi to Mirabel. Zauważyłam jedną rzecz. Mirabel po wzięciu świeczki do rąk wyciera swoje ręce o swoją sukienkę. Może to być przypadek, albo i nie, ale świeca zawiera całą magię domu, więc jeśli świeca miała przez te ręce przejść i tak dalej, to możliwe, że Mirabel troszeczkę sama siebie sabotowała i wytarła magię na swoją sukienkę. Zwykłymi rękami dotknęła drzwi i tak samo jak każdy inny nie madrigal, po prostu nie otrzymała daru. Co sądzicie o mojej teorii? Czy chcielibyście usłyszeć takich więcej? Bo posiadam. Czy powinniśmy pomówić o Brunie? Dawajcie znać w komentarzach, wpadajcie na Discorda Ludzi Kultury Maru, subskrybujcie, co tam jeszcze chcecie. Niedługo wracają znowu live'y, najbliższy będzie w środę. Trzymajcie się, moi drodzy. Ciao!